Ukrainy, no nie wierzę, że chcieliby nam zaszkodzić. Na Mołdawie też spadły pociski niechcące. No to przypadki się zdarzają, że ludzie giną. To się już poważne robi. Jak ludzie giną, to już nie ma żartu. Dwie wojny przeżyłam. A trzecią to nie wiem, czy przeżyję. Hej, dzisiaj troszeczkę poważniejsza sonda. Zapytamy się Polaków, co sądzą na temat wczorajszych wydarzeń. Dawajcie znać koniecznie w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat i czy waszym zdaniem osoba odpowiedzialna za tę sytuację powinna ponieść konsekwencje. No i zachęcam do oglądania dalszego materiału. Halo, mówię coś. Halo. Dzień dobry, czy słyszała pani o rakiecie, która spadła na Polskę? Nie. Nie słyszała pani? Słyszałam, ale nie bardzo się tym interesuję. Przepraszam, ale nie będę się... Nie. O rakiecie? Nie słyszeli państwo? Bo w pobliżu granicy z Ukrainą wczoraj spadła na wieczór i zabiła dwie osoby. Słyszeliśmy. Ale to zginęły dwie osoby i co pani o tym myśli? Nie wiem, nic nie myślę, proszę pani. Dzień dobry, czy słyszała pani o wybuchach w Polsce? O rakietach, które spadły na nasz teren? Chyba ludzie nie słyszeli, a wczoraj wieczorem cały świat był opętany, a szczególnie TikTok. To rakieta z której strony? Ze strony ukraińskiej czy rosyjskiej? Mnie się wydaje, że chcieli zastrzelić rosyjską rakietę i odłamki trafiły, albo nie trafiły, tylko ukraińska rakieta spadła na nasze terytorium. To na pewno nie ukraińskiej, na pewno może komuś tam przez przypadek może poleciał za daleko. Poleciała, może to jakiś przypadek, może to niecelowe, a może i celowe. Dzień dobry, czy słyszała pani o rakietach, które spadły na nasz teren? Dziękuję. A to myśli pan, że strona ukraińska podniesie za to jakieś konsekwencje, czy raczej nie? Nie, no moim zdaniem to był wypadek po prostu, oni nie chcieli. Nie? No tak, ale to jednak zginęły dwie osoby. Ja wiem o tym. Tu zginęły dwie osoby obywatelstwa polskiego. I myśli no, pani, że... Bomba uderza, proszę pana, to... Nie wybiera, czy są tam osoby, czy nie. A jak ktoś wyrzucił specjalnie, no to bardzo źle zrobił, a jak to był przypadek, no to przypadki się zdarzają, że ludzie giną. Czy słyszała pani o rakietach, które spadły na nasz teren? Dobra tarcza. Na pewno nie antyrakietowa. Dzień dobry, czy słyszała pani o rakiecie, która spadła na Polskę? Tak. I co pani o tym myśli? Wie pan co, nie wiem, ja naprawdę nie wiem. A myśli pani, że któraś ze stron będzie miała jakieś konsekwencje z tym związane? Nie wiem, proszę pani. Nie, dziękuję. To co z tego? To przez przypadek. No tak musiało być i tyle. Gdyby to zrobiła strona rosyjska, to by były dużo gorsze konsekwencje. A czy Ukrainie to po prostu tak przejdzie obok i nic z tym nie no, zrobimy? Moim zdaniem nie powinno przejść obok, ale no, na pewno nie będą takie konsekwencje, jakby to było ze strony rosyjskiej. Mhm. Prawidłowo powinna być ze strony Rosji, prawda? Mhm. Ale znowu z Ukrainy, no nie wierzę, że chcieliby nam zaszkodzić. Więc stawiam, że to jakiś przypadek, no. Bo w pobliżu granicy z Ukrainą spadła rakieta i zginęły dwie osoby. I co pani o tym myśli? Ja nie wiem, w ogóle nie słyszałam. Okej, dobra, to dziękuję bardzo. Ja mówię tu pani o rakietach, a pani mi mówi, że ze szpitala wyszła. A myśli pan, że dlaczego w takim przypadku nie zadziałał system antyrakietowy, przeciwrakietowy? No prawdopodobnie się nie mamy go ustawionego. Wczoraj minister obrony Błaszczak powiedział, że będą instalować systemy albo zwiększać skuteczność tych systemów. No tak, ale jednak już wojna trwa bardzo długo i było nam to zapewnione, że już mamy to bezpieczeństwo w naszym kraju, a to pierwszy taki incydent, a jednak dochodzi do śmierci. No. Na Mołdawie też spadły pociski niechcące. Zginęły dwie osoby. No i czy myśli pani, że któraś ze stron będzie miała jakieś konsekwencje z tym związane? No mam nadzieję, że tak, że jesteśmy... No Polska jakoś się odniesie do tego, absolutnie. Mhm. Nawet jeżeli by to... Jesteśmy dzieciakami, prawda, we mgle. Mhm. Tu jest wojna, jakiś konflikt, my w tym konflikcie gdzieś tam istniejemy, więc musimy no, do odpowiedzialności, żeby rząd jakoś to ogarnął, no absolutnie. Dzień dobry, czy słyszeli państwo o rakiecie, która spadła na Polskę? Dziękuję, jeszcze nic nie wiem. Wczoraj na wieczór spadła i zabiła dwie osoby. I co pan o tym myśli? Nic nie wiem. Na razie nie będę rozmawiał. Bardzo dobre tu stanowisko pana. Bez oficjalnych informacji nie ma co siać paniki i atakować żadnej ze stron. Bardzo dobrze. To, że jesteśmy bezpieczni, to prawda czy nieprawda? Czy jednak te systemy u nas w Polsce są źle działają i możemy być jednak zagrożeni? Moim zdaniem systemy nie były skuteczne, a teraz no...
na pewno poprawią skuteczność. Wtedy systemy były słabe, ale teraz to będą takie. Takie będą mocne. Zobaczycie. Bo telewizja i rząd nam zapewniał, że jesteśmy zabezpieczeni przeciwko rakietom, no że mamy te systemy. To dlaczego one nie zadziałały? Dlaczego nie zadziałały systemy? To właśnie każdy sobie od rana sobie zadajemy wszyscy pytania. W pracy, znajomi. Dlaczego nie zadziałały? A myśli pani, że może to się powtórzyć? Tak, myślę, że się może powtórzyć. Dzień dobry. Czy słyszała pani o rakiecie, która spadła na Polskę? Ty, ile telewizji? Może oni tu nagrywają już o tym, że wojna będzie w Polsce? Słyszałam, dzwoniła do mnie moja siostrzenica z Anglii i już mi nadała. Bo telewizji nie mam, ale podobno dwie osoby zabiła. Dwie osoby zginęły, prawda? Tak, to prawda. Ona mi potwierdziła. Ja się tak zdenerwowałam, że całą noc nie spałam. Jeżeli coś nie zrobimy konkretnie, nie... Może się powtórzyć. Oni mogą iść dalej po prostu, wie pan. No to taka jest, no... Kij z marchewką, no. A myśli pani, że jeżeli by się okazało, że to rakieta ze strony Ukrainy, to czy również by jakieś konsekwencje by były z tego dla ukraińskich władz? No mam nadzieję, że absolutnie. To nie ma nic do rzeczy z której to strony. No, mi się wydaje, że chyba bardziej bym była rozczarowana, gdyby to było ze strony ukraińskiej, powiem panu. No bo tu wszyscy myślimy, że to jednak Rosja nam chce zaszkodzić. Ale jeżeli bym się dowiedziała ze strony ukraińskiej, no bardzo bym przeżywała chyba. Dzień dobry. Czy słyszała pani o rakietach, które spadły na Polskę? Tak. I co pani o tym myśli? Dziękujemy. Pani wybrała zakupy niż karierę w showbiznesie. A myśli pani, że to rakiety z której strony? Ze strony ukraińskiej czy rosyjskie to rakiety były? Tego to nie wiem, tego nie mówiła, nie mogę mówić. W każdym razie rakiety. Tak, bo my dajemy im ten sprzęt, no a co właśnie. Jeśli oni go wykorzystają w złym kierunku? No właśnie, tak? O tym właśnie ja mówię, że ja bym chyba bardziej była rozczarowana, bo to wszyscy stawiamy na Rosjan, że to oni chcą coś tam między nami, prawda, coś tam jakąś popelinę posiać, ale gdyby to się okazało, że ze strony Ukrainy, naprawdę bym się czuła fatalnie, że wszyscy podejrzewam, wszyscy. Dobra. To taki, wie pan, no, tak jakby pana przyjaciel zawiódł, no, prawda? Tak, wiadomo, na takiej wiadomo. Zasadzie. Widzimy tu, pani bardzo dobrze zareagowała, bo nie wiadomo z której to będzie strony, czy ze strony ukraińskiej, czy ze strony rosyjskiej, choć my już i tak wiemy, że to strona ukraińska. To konsekwencje powinny być z tego wyciągnięte i zobaczymy, co w tym przypadku zrobi nasz rząd. Lecimy dalej. Dzień dobry, przepraszam, czy słyszała pani o wybuchu rakietowym, który miał miejsce w Polsce wczoraj? Nie, słyszałam. Dwie osoby zginęły i myśli pani, że odpowiedzialna jest za to Rosja czy Ukraina? Bo tutaj są spekulacje. A ja przypuszczam, że Rosja. A myśli pani, że dlaczego nie zadziałał w tym przypadku system antyrakietowy? Przeciwrakietowy. Właśnie. Nasz rząd nas zapewnia, że bezpieczni jesteśmy. Nieprawda, to jest pytanie, właśnie. To jest... Nie umiem tego skomentować. Dwie wojny przeżyłam. A trzecią to nie wiem, czy przeżyję. Słyszałam, ale nie mam czasu. A tylko chciałam się zapytać, co pani myśli, czemu systemy antyrakietowe nie zadziałały? No bo chronią po prostu im się obiekty. Okej, a dlaczego akurat Rosja? Dlatego, że wątpię, żeby Ukraina to zrobiła. No jaki Ukraina ma cel, żeby w nas celować? Czy konsekwencje jakieś z tego będą wyciągnięte, czy raczej czy to ja wszystko wiem? Przejdzie obok? Czy ja wiem? Nie wiem, może to do lamusa pójdzie, pewnie wie, co to się teraz dzieje. Teraz się takie rzeczy dzieją, że w ogóle mózg się osuje. A kto jest za to odpowiedzialny, Rosja czy Ukraina? Tak czy nie tak Rosja, bo wywołała wojnę. Co jeżeli pani powiem, że dowiedziałam się 5 minut temu, że jednak jest za to odpowiedzialna Ukraina i że to miało stracić, jakby jeden pocisk ich miał strącić rosyjski pocisk, który leciał na nich i tak naprawdę przez przypadek zginęły dwie osoby w Polsce? No raczej w to nie wierzę. Muszę zajrzeć do wiadomości, posłuchać na pewno nie pierwszego programu, broń Panie Boże, ale z tego co wiem, to wszyscy mówią, że Rosja. Czyli Rosja. Tak. Cześć, przepraszam, słyszeliście o tym, że dwie rakiety spadły wczoraj na Polskę? Nie. No, w jednej miejscowości niestety straciło życie dwójka osób. Słyszeliście w ogóle coś o tym? Rozmawiacie o tym w szkole czy coś takiego? Nie rozmawiamy, ale o tym słyszałem. Znaczy ja o tym w ogóle nie słyszałem. A na to powinno wziąć już udział, pomóc w tej sytuacji, już zareagować, przyjechać do Polski, ściągnąć wojska? No reakcja powinna być o wiele wcześniej. Dlatego, że nie powinno być dopuszczone do tego, żeby taka wojna w ogóle wybuchła, tak? Jak pani myśli, dlaczego systemy antyrakietowe w Polsce nie zadziałały? Tego to nie wiem, wie pani. Bo tak nas zapewniają, że możemy być bezpieczni, a tu w sumie okazuje się, że chyba jednak nie do końca. No, my bezpieczni raczej nie jesteśmy. NATO niby jest, ale w sumie no, jak liczymy, to liczymy na siebie. Ale w szkole rozmawiacie na ten temat, o tym, co się dzieje w Ukrainie? Nie, nic. Znaczy, słyszałam, że coś tam spadło, ale
A tak właśnie z ciekawości, a w szkole się coś mówi na ten temat? Nie. W ogóle? Nie, nic. A macie jakieś już w szkole ludzi z Ukrainy też, z którymi macie... Mamy sporo osób. Jak oni się tam odnajdują? Dosyć spoko. Trochę nie na temat, ale byłam ciekawa, bo w sumie szkoła, nie szkoła, no ale jednak dzieci też powinny być przygotowane na taką ewentualność, skoro żyjemy bardzo blisko tego konfliktu. To jest przynajmniej moje zdanie. Nie wiem, jak nasi dziadkowie. Wydaje mi się, że oni raczej nie byli na coś takiego przygotowani, ale no uważam, że przynajmniej powinno się na ten temat rozmawiać. Nie w późniejszych latach, a właśnie od najmłodszych lat uświadamiać społeczeństwo, na czym to wszystko polega, jakie ma konsekwencje. Zobaczymy dalej. Dzień dobry, przepraszam, czy słyszeliście państwo o tym, że wczoraj dwa pociski... My nie rozumiem. A, dobra. A ciekawe, czy wiedzą, czy nie? A to myśli pani, że NATO powinna, czy Polska powinna porozmawiać o tym artykule 5 NATO? Powinni się wtrącić już w to, czy jednak nie do końca? Wie pani, to już jest grubsza sprawa. Jakby nie patrzeć, bo no wtedy groziłaby nam już trzecia chyba światowa. Nie oszukujmy się. Słuchajcie, no tutaj my już mamy potwierdzoną informację teoretycznie z mediów, że jest faktycznie to za tym pociskiem stoi Ukraina, a nie Rosja. No ale pani tutaj w sumie słusznie, no skąd nie znamy, nie ma zaufania, więc stwierdziła, że sama się dowie i sama będzie później wyciągała wnioski. Dawajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy myślicie o tej całej sytuacji, czy na to powinno jednak się wtrącić w to, czy nie, a my lecimy dalej. Dzień dobry, przepraszam, czy słyszał pan może o tym, że wczoraj dwa pociski zleciały na Polskę? No słyszałem. No i myśli pan, że czyja to jest wina, kto za tym stoi? No wojna. Ale Rosja czy Ukraina? No z tego wynika, że ukraińskie pociski spadły. Przeciwlotnicze. Dzień dobry, przepraszam, czy słyszał pan o tym, że wczoraj dwa pociski zleciały na Polskę? Polskie nie znam, przepraszam. Albo nie rozumieją faktycznie, albo nie chcą na ten temat rozmawiać. Dzień dobry, przepraszam. A czy słyszałeś tylko o tym, co się stało w Polsce? A co z naszymi systemami antyrakietowymi? Dlaczego nie zadziałały? Nie mam pojęcia, musi pani wojskowy zapytać. Bo tutaj usłyszeliśmy, że to prawdopodobnie ze względu na to, że tylko te systemy bronią jakieś ważniejsze budynki, nie cywilów, tak jak my. Nie mam pojęcia, to już musi pani wojskowy zapytać, nie wiem. A myśli pan, że na to powinno zareagować? No powinno zareagować. Dzień dobry, przepraszam, czy słyszała pani, że wczoraj dwa pociski zleciały na Polskę? Tak. No i myśli pani, że czyja to jest wina? Rosji, Ukrainy? Proszę nie panikować. Nie, no nie, ja się pytam, po prostu zbieram opinię Polaków. Proszę nie panikować. No i racja, no proszę nie panikować. Tak. Słyszałaś? No i myślisz, że kto jest za to odpowiedzialny? Nie wiem, ale ostatnio podobno było, że jest to z ukraińskiej, ale to nie jestem pewna. Tak było w internecie. A myślisz, że powinni za to ponieść konsekwencje? Nie wiem, nie znam się na bardzo lat. A nie boisz pan, że będzie to właśnie, jeżeli zareaguje, że to będzie eskalowało konflikt bardziej? No można eskalować konflikt, to już jest bardzo poważne. Mhm. No można, najwięcej, większą liczbę krajów. No czy nie, no mi się wydaje, że trzeba jakoś odpowiedzieć Rosji na to, nie? Mhm. To rosyjskie rakiety leciały na Ukrainę, a Ukraińcy spuścili na nas rakiety, więc to się już poważne robi. Jak ludzie giną, to już nie ma żartu. Jak mogliście zauważyć, sporo osób nawet nie miało pojęcia na co się wydarzyło wczoraj i co się dzieje tak naprawdę, jak bardzo eskalował ten konflikt ukraińsko-rosyjski. Dużo osób też mówiła po prostu, żeby nie panikować, że to jest jakiś okres przejściowy, jednak były też opinie, które nawiązywały do tego, że jeżeli już się coś takiego poważnego dzieje, no to warto byłoby tutaj zareagować w jakiś sposób, bo już tutaj chodzi o życia ludzkie na szerszą skalę, już nie tylko w obrębie jednego państwa. Dawajcie znać, jak już wspominałam, co wy myślicie na ten temat. Zachęcam was do oglądania przyszłych i przeszłych stąd. No i hej.